Hej ho, witajcie w CIF 5. Ruszamy z nową serią na kanale i zgodnie z wynikami ankiety zagramy, no nie Hiszpanią, Holandią jednak zagramy, bo to właśnie Holandia wygrała w ankiecie z dość znaczną przewagą między innymi nad widoczną tutaj Hiszpanią Izabelą Wilhelm i jego gzy morskie. O ile dobrze pamiętam, będą nas tutaj reprezentowały w grze, którą roboczo nazwałem Starciem Imperiów Kolonialnych. Także mam nadzieję, że będzie ciekawie. Boski poziom trudności, zwykła szybkość i zwykła mapa. Także tutaj trzeba zmienić. I teraz wchodzimy w zaawansowane opcje, bo i tutaj trzeba zmienić. Wybieramy oczywiście tego oto tutaj widocznego pana Wilhelma na trzeciej pozycji widocznego. A tu musimy zamienić jego na Izabelę. Rzecz jasna, która była wyżej. Rzecz jasna. No i to są bardzo trzy specyficzne cifki. Tylko w tego typu grach bym był w stanie je wykorzystywać. Aczkolwiek gdybym grał bardziej uniwersalną Anglią bądź Francją czy Niemcami, ale ich nie było na YouTubie w ankiecie, bo tylko 5 może być. Ale jakby to wygrało, jedno albo drugie, to by było z pewnością łatwiej. Bo Holandia, Portugalia, Hiszpania to są bardzo takie dziwne cifki. No ale zobaczymy. Balans strategiczny tu miał być. Tutaj mieliśmy jeszcze Katarzynę dołożyć. I uwaga, tam w ankiecie były Austro-Węgry. I Sebastian podpowiada, że Austro-Węgrzy mieli jakąś tam w Chinach taką stosunkowo niewielką kolonię. Tianjin chyba, o ile dobrze pamiętam. Natomiast Szwedzi jednak nawet przez te kilkadziesiąt lat nazywali sami siebie, a może inni też ich nazywali morską potęgą kolonialną, bo oni mieli obszar kilku stanów wokół dzisiejszego Nowego Jorku w Ameryce Północnej. Na Karaibach kilka wysp mieli i Złote Wybrzeże, czyli terytorium między innymi dzisiejszej Gany. Także trochę tego mieli. I to jednak Gustaw Adolf nam tutaj pasuje i to jego właśnie tutaj wybieram, szanowni państwo. Wszyscy są z tej epoki, jeśli chodzi o liderów, którzy jak najbardziej pasują do czasów wielkich odkryć geograficznych, kolonialnych i tak dalej. Także każdy z nich tutaj pasuje i mam nadzieję, że będzie fajnie. Od najstarszej do najmłodszego. Bismarck mi się wydaje, że najmłodszy, jak tak patrzę. Także tyle chyba tytułem wstępu, bo nie ma o czym gadać. O kurde, jakbym się rypnął. Terra, ogromny świat przypominający Ziemię. To jest kluczowe, przypominający, bo pamiętacie jak sobie poprzedniej ankiecie, to znaczy w tej, która ostatnia była, rozkminiałem, gdzie ja wylądowałem. A to nie jest prawdziwy świat, bo to nie jest realistyczna mapa Ziemi, tylko przypominająca Ziemię. Także tam pewnie to był taki coś na wzór właśnie tego kraju amurskiego albo terenu dzisiejszego RPA, ale tylko na wzór, a nie, że to miał być ten teren. Także porypało mi się jak zwykle. A, trzeba zmienić znowu, dobra. To mamy takie, wszystko wydaje się, że jest ok. Czasowe, dominacja kulturowe, no bo tak klimatycznie staramy się grać. Będziemy też kolonizować nowy ląd, mam nadzieję. Także naukowe nam tu nie pasuje, a dyplomatyczne na bóstwie jest zrypane. Bo po prostu kompy mają dziesiątki tysięcy złota i jakby chciały, to by tylko ze sobą rywalizowały o względy miast państw. Patrzę, czy na pewno już niczego tutaj nie zrypałem. Wszystko wydaje się, że jest jak najbardziej ok. Wilhelm wygrał, on i tu jest, Marysia, Izunia, Ela, Napoleonek, Bismarck. Boże, zapomniałem jak Bismarck miał na imię. Kasia Gucio, Bismarck, ja pierdziule. Ty, no uciekło mi. Nie no, jak zwykle wstyd. Jak zwykle wstyd. Ale czasem mam takie zaćmienia, szczególnie jak się tak rozgadam. Jakbym się zamknął i chwilę pomyślał, to by mi wpadło. Ale to nie będziemy. Chociaż teraz będzie chwila. Witaj, niezłomny książę Wilhelmie Orański, wyzwolicielu Niderlandów i bohaterze narodu niderlandzkiego. Dzięki twym odważnym działaniom... Dobra, nie przypomniało mi się. Ale tereny! I jest mokradło. Tu będziemy polder mogli robić. Tylko, że kurde, jak nie jestem na wybrzeżu, szanowni państwo, no to jest problem. Drobny. Zapisz. Safe oczywiście do pobrania, można sobie na nim zagrać. Tylko trzeba mieć te wszystkie... A nie, tu się nie wyświetla.
Mam pełną wersję, za wyjątkiem jakichś takich dwóch stosunkowo nowych pakietów map. Także każdy, kto kupił jakąś złotą edycję, powinien móc bez problemu ten save odpalić. Kurde, wygląda ładnie. Screenka oczywiście zrobimy na poczet zapowiedzi. Okej. Gdzież my się tu chcemy ruszyć? No tereny nie głupie. Myślę już, czy by nie przejść tutaj, na te wzgórze, bo jak będziemy przy górze, to będziemy mogli robić obserwatorium, szanowni państwo. 50 do nauki procent. To można by się w tym kierunku ruszyć. Tylko tu czy tu, tu czy tu. Dobra, tu. Tam też są góry. Mielibyśmy dość szybko... O, srebro, jeden srebro, złoto, sól. Najlepsze luksusy. Bo górnictwo robimy i już możemy je obrobić. To daleko do kalendarza. A górnictwo zawsze po drodze, bym powiedział. I jest jeszcze jedno mokradło. Fantastycznie, podobają się te tereny startowe. Tylko liczę na to, że gdzieś tutaj w okolicach będzie wybrzeże, żebym był w stanie... No dość szybko jakieś porty zbudować, móc po prostu płynąć, miasta nadmorskie zbudować i takie tam rzeczy. Także sami wiecie, rozumiecie. Tu mi się podoba jak najbardziej. Rzeka, góra, kopalina. Kurde, dobrze jest. I byśmy poszli oczywiście wzdłuż rzeki. Fajnie by było mieć trzy jednostki, którymi można by łazić. Ale nie, założymy najpierw, czekajcie, założymy. Amsterdam. Od razu tutaj, szanowni, patrzcie jakie pole. Tylko że w ogóle tej nie ma produkcji, ale za 5 tur będzie ludek, także tutaj przestawimy, będziemy produkcję mieli. Damy tego chłopa tutaj. Tutaj. Wojownika sobie szybko zrobimy, żeby iść na południe. Na południe tam też szukać życia. A tym wzdłuż rzeki. Wzdłuż rzeki tędy. Dobra, tędy pójdźmy. Tędy pójdźmy. Będę jeszcze gadał oczywiście o tym, jak to tutaj grać, bo... Ojejku, kolonizowanie korci, prawda? Szybkie kolonizowanie korci, jakby dotrzeć na ten kontynent pierwszy, ale pamiętajcie, że trzeba zabezpieczyć sobie rdzenne ziemie. My tu musimy przeżyć, my tutaj musimy zbudować niegłupie państewko, żeby móc rywalizować się z kompami, które na naszym kontynencie będą. Bo to będzie takie połączenie Europy, Afryki i Azji. To się nawet część naukowców uważa, że to jest jeden kontynent. Chociaż na kilku płytach tektonicznych leży, ale te definicje kontynentów są różne. Zmierzam do tego, że niektórzy uważają, że to jest jedyny kontynent na świecie właśnie. Euroazjo-Afryka, tak się nazywa? Eurazja, Eurazjo-Afryka, chyba tak. A pozostałe to wyspy, co ciekawe, w tym Ameryki. Taka ciekawostka. Są różne teorie, ale no tak, no standardowo będziemy dosyć zmierzali dość szybko po te łuki. Trzeba by też dość szybko mieć uniwerki i warsztaty. A kolonizowanie świata to mamy tutaj. Tak trochę nie po drodze, bym powiedział. Tu są te galeasy, tutaj szlak handlowy, tutaj dochód. Zwiększa zasięg na okrętowanie pól wodnych, okej. Ale po oceanie to my dopiero o tu możemy, kurde, latać. Po oceanach, widzicie? Chociaż to pasuje, no bo w renesansie wtedy zaczął się ten okres wielkich odkryć geograficznych. Także no, kurde, będzie fajnie, mam nadzieję. A tu mamy obserwatorium, 50% nauki. To musi być w pobliżu góry miasto, czyli obok de facto tutaj. No, to tutaj tak czy siak pójdziemy. I tu mamy te gezy. Nie, to chyba się gzy odmiera, odmienia, prawda? Atakowaniu miast przybrzeżnych w celu zdobycia złota i zajmowania wrogich statków. No ciekawe, ciekawe. Raz z Holendrami grałem na archipelagu. Nawet pamiętam moją wyspę, taką ładną. Miałem dwa poldery sobie zbudowałem gdzieś w takim głównym nabrzeżnym mieście. Taką na dużych wyspach chyba grałem. Pamiętam. Widzę to przed oczyma swymi. Dobra, idziemy tak standardowo po kunie. Bo jak będą gdzieś konie, to szybko sobie pastwisko zbudujemy i będzie fajnie. Potem pójdziemy po górnictwo najprawdopodobniej, a potem po łuki. Albo nawet tędy potem po łuki. Dobra, coś takiego. Poszukajmy. Bo budowniczego prędko nie zrobimy, także lepiej najpierw odkryć konie, a potem dopiero
górnictwo sobie zrobić, bo wtedy będziemy już robotnika pewnie mieli. Sami wiecie, rozumiecie. Jak ja uwielbiam ten początek, ale jestem zawsze na nim taki skupiony. Przerażony. Odpowiedzialność. No jest, jest, wybrzeże. Woda. Tylko, że tu już miasta mogę nie wcisnąć. Ja pierdziule, 1, 2, 3, tu nie mogę. Tu bym dał radę, ale stąd sięgnąć te trufle to problem. A oczywiście chciałbym mieć miasto nad rzeką. Czyli dobrze i niedobrze. Troszeczkę. Troszeczkę. Ale już się podjarałem. Nie, najgorsze gówno, za przeproszeniem. Miasto państwo jeszcze na takich wertepach, takie wzgórza, takie góry. Najgorsze mi dało. Myszka mi się kurde psuje, no. Te lodzi taki mają jakieś te dwukliki. Co się gwarancja skończy, to już dwuklik. A mam drugą taką G300, którą bardzo lubię, jest świetna, ale... I chyba kupię trzecią. Nie wiem, może te... Nie wiem, jak ktoś ma G502 Hero, bo jeszcze o tej myszy myślę. Ma lepszy ten kurde, jak to się nazywa? Ten mechanizm, ten klik. Nawet można kupić osobno i blutować, ale już się tak pierdzielił nie będę. To coś do podbicia może być. Coś do podbicia może być. No to goło, tak widzimy, goło. Cholera i nawet niewesoło bym powiedział. Tędy przejdźmy. O kurczę. Rybki też mają. Poszedłbym tam, już podbił. Oczywiście nie mam czym i to takie wertepy, to tam ciężko będzie. Zobaczymy co to. O jak to... Jak kulturowe na przykład. A to jest Monako kulturowe. No to fajnie by się było z tym zaprzyjaźnić, bo dużo kultury daje. Będziemy zbierać jakieś grosze, a oni naprawdę mogą. Mogą dołożyć. O Jezu, jak tędy tu wlezę, to będę przechodził tędy ruski rok, ale chyba zaryzykuję. Dobra, jest drugi ludek, szanowni państwo. Nie, teraz tu. 24? Jaka bieda. Dobra, czekaj, ile tam robiłeś? I tak, dobra, 3 jest 8. Dobra, to trzeciego tam damy. Niech się rozwija miasto. Jezu, nacisk na produkcję miał być. Standardowo. Uwielbiam te pociątki. Dobra, sorry Monako, jakoś tam przemknę. Nie gniewaj się zbytnio. Od razu będą się czepiać. Weź, kurde, się ogarnij. Tylko przełażę. O, dobrze, że jest chociaż takie przemknięcie tutaj przez tę drogę, bo tu jest droga. Jakoś tam przeżyjemy. O nie! Jeszcze Napoleon świr. Dwa złota. Masz już miasto? No oczywiście, że ciul, bo oni startują z dwoma osadnikami na bóstwie. No to już ciule mają. No to mam sąsiada. Galantego. Galantego, szanowni państwo. No i do robotniki. Robotnik byłby dobrym pomysłem. No albo osadnik już. Nie, poczekamy na trzeciego ludka. Damy sobie tutaj tego, może nawet zrobimy tego robotnika i to obrobimy. Akurat tak jak widzicie, będę miał za 14, a za 11 będę miał górnictwo. Nawet nie, za 9. Ale to o to właśnie chodzi, dlatego nie zaczynam od górnictwa, nawet jak mam taką kopalinę pod miastem. Bo i tak by górnictwo czekało. Hodowla zwierząt. O, tam są jakieś krowy, a my mamy konie i to nawet na własnym terytorium, no i fantastycznie. Fantastycznie. No to dokończymy tego robotnika, obrobimy to i to. I potem osadnika najpewniej. Dobrze, by też szybko było zrobić te łuki oczywiście. Nie ukrywam. No, wzdłuż rzeki idziemy, spokojnie. Jezu, jakie wertepy, ile gór. Lubię takie mapy, bo one ładnie wyglądają, ale poruszać się po nich. Im Namen des großen deutschen Volkes heiße ich euch willkommen. Hamburg wiadomo już sobie założył. Dobra, spoko, nie ma dramatu. Otto von Bismarck przypomniało mi się, ja pierdziele, bo już chciałem do encyklopedii wchodzić. Oho, tam coś mamy, idźmy tam. Zajrzyjmy sobie. O, patrzcie, Monako pasuje w ogóle do naszego
kontynentu. Bo tu, tutaj ja sobie zajmę te terytoria, tak mi się wydaje, bo oni stąd przyszli, z zachodu. Czyli jakbym tu ich zastawił gdzieś miastem, to tak może łatwo nie przyjdą tu mi założyć. Czyli tu potem, gdzieś tu, przy tych truplach pokazuję oczywiście. O, kurde. Tak myślałem, że na tej mapie będzie ciasno. Bo skoro mamy dwa lądy de facto, to spodziewałem się, że ten nasz pierwszy kontynent to będzie trochę w takim klimacie igrzysk śmierci. Bo całość mapy się jakby nie zmieniła, zwykłej ilość pól. Natomiast gra musiała to podzielić na dwa kontynenty. A na jeden wcisnęła wszystkich, no nie? Nie tak jak na kontynentach, jeśli byśmy takie wybrali. Taki skrypt mapy. Lawenta. Może być. Jak tu wejdę, to potem ciężko będzie mi przejść, bym sobie odkrył. Nie, dobra, idźmy na południe. Jakbym tych tutaj zbił, to pewnie i Monako, i Lawenta by się ucieszyły. Ucieszyły. Miasta się ucieszyły, no to miasta. Ale to wiecie. Ale takie hopsiub wolałbym poodkrywać, jeszcze jakieś ruinki znaleźć, bo jakieś gówno znalazłem za przeproszeniem, no. Dobra, jest. Tylko żeby znowu nie było tych włóczni, bo to jest dla mnie najgorsze. Jakbym miał, kurczę, wiarę, kulturę, technologię, ludka, no to ja rozumiem. Bo mapy też nie przepadam, mapę sobie odkrywam sam. Także nie lubię... Przezbrojenie to ja lubię, jak się wejdzie skautem. Bo wtedy on się w łucznika przezbraja. I to łucznika, który może szybciej zapierdzielać po świecie. No to taki łucznik to wiecie, to jest dobre. No, to rozumiem, kurde. Tu jest jeszcze jedna rzeka, ja pierdziulę w jakimś takim przyczółku. A nie, bo to jest ta rzeka. Myślałem, że to źródełko takie jakieś. O Jezu, no to w którą Maryśkę iść? Dobra, to idę tu. Bo tutaj chyba jednak się skuszę założyć miasto. Bardziej, bo tu są oni. Oni tu są. O kurde, już Panteon mają dziady jedne. Mam cztery wiary. O kurcze. A nie, tylko 2-1. Jaka bieda, ale i tak trzeba było to przestawić dawno. Błąd, pierwszy błąd. I teraz będziemy mogli robić osadnika, bo i tak nam się na razie miasto nie rozwija, obrobimy sobie to i wtedy ruszymy dalej. I tu są jeszcze kunie. No to dobra, tak żeby to, o właśnie, to chciałem odkryć. Kurczę, jak płasko, tu bym się, kurde, chyba obawiał o życie, gdybym tu sobie miasto założył. No ale chyba spróbuję. I teraz tak. Ciasna mapa. To w sumie i jedno i drugie jest dobrym pomysłem, to bym szybciej zajął. Mi się rozwinął. Są piramidy. Tu mamy ten ostrzał. To jest darmowy budynek, to jest przegenialne. Tu jest ta żywność, tu jest monarchia. Tu za komplet mamy 15% przyrostu żywności, darmowy akwedukt w pierwszych czterech miastach. A tu mielibyśmy... W ogóle piramidę bym sobie chciał zbudować. Darmowego wielkiego człowieka. Można by tu spróbować szybko podejść, tylko byśmy potrzebowali jeszcze jednej, szanowni państwo, takiej wioski, takich ruin, które by nam tę kulturę dały, bo samemu to będzie kłopot. Oj, korci mnie trochę. Dobra, idźmy w wolność, jak ja ostatnio grałem, nie pamiętam, a ja lubię grać i na jedno i na drugie. Do dzisiaj się toczy dyskusja, które lepsze, ale dla mnie obydwa są świetne. Troszkę inaczej się gra na jedno i na drugie, ale obydwa są świetne. Obydwa drzewka. A jeszcze Szwed, czyli tam też są ludzie. Kurde, jestem w środku. Nie. Kurde. Oho, zgarnąłem pole. Dobra, idę stąd, tam wejdę, to się, kurde. Zblokuje. O, kill him with Old Faithful.
Stary pierdzioch. To ja z Kilimandżaro. Tutaj Petrę jakby wcisnąć, to by kurde dobre było. Tu gdzie stoję, miasto założyć. A nie, to jest pustynia, trochę nie bardzo. Po 1, 2, 3. Tu bym to sięgnął. Tu. Wiecie na czym polega? Ile tu bym. A nie, czy ja mogę na obszarach zalewowych robić te poldery? Ej, muszę sprawdzić. Muszę sprawdzić, bo szanowni państwo, nie pamiętam, czy na tych akurat. Holandia, nie Szwecja. Uparłem się na tych Szwedów. O kurde, da się. No to trzeba. No to taka gra, że trzeba. Tylko tutaj miasto założyć, jest. Ale jakby mnie tu zaatakowali na takim płaskim terytorium, no to przecież by mnie zbili. Tu, bo sięgam stąd konie, już widzimy, że sięgnąłbym też te zboża. To od razu bym miał. To bym sięgnął. Czyli jedno miasto tu, drugie gdzieś tu i trzecie przy tych truflach. Trzecie, czwarte już w sumie. Zdobyć Monako, czyli zbić w sensie. Oj kurde, i fajne imperium by było i można płynąć w świat po tym, jakbyśmy tak zabezpieczyli ojczyznę. Ale coś mi się wydaje. Pewnie zbieramy złoto. Późno przyszedł, więc raczej mnie tak szybko nie zaatakuje. Tak zakładam. O, jest tutaj! Francuz, kurde. Jakbym tu miasto założył. O cholera, to teraz chyba miasto bym wolał tu. Skoro on by tędy szedł, to bym się łatwo mógł zbunkrować. Tu jednostka. I przez rzekę musiałbym mnie atakować stojąc na pustyni. Teraz zmiana planów, szanowni państwo. Tu zakładamy miasto, nie tu, a tu. Też wszystko sięgnę. Dobra, tu idziemy. To tym się już tu kręcimy, bo tu będziemy za chwilę robili osadnika. Idziemy po łuki. O, bo też zrobimy takiego łucznika za 6 tur? Nie zrobimy. To się nie ma co śpieszyć. To idziemy po żelaza w takim razie. O kurde. Es wäre in eurem Interesse. Ohoho, z wydajności wszystkich miast. No zbieram to złoto. No tu trochę podkrywam ten rewir. Tutaj zobaczymy, to jest Paryż. I po tej stronie rzeki, czekajcie, to by było niezłe jakby go tak, kurde. Ale wylądował na pustyni, chłopie. Troszkę ci współczuję, czemu gra wrzuciła Paryż na pustynię? Mogłaby być tu taka mała pustynia, a tu się zaczynać już takie, no takie równiny i łąki. No gdzie tak, kurde? A biedny Francuzik. Aż mu współczuję. Chociaż trzeba się martwić o siebie. Skiknijmy tędy. O, owieczki. Wertepy są o tyle fajne. Ojejku. Darmowy robotnik, szanowni państwo. Dobra, trzymamy się tej strony rzeki. No badajmy te rewiry. Blokujmy, jakby szedł osadnikiem, to go tam ciachniemy. Będziemy musieli niestety. Można by wykarczować też. Zaraz, tutaj dżungla w C5 nie daje produkcji, prawda? Bo coś już kiedyś, coś mi się pomyliło z C6 w tym względzie. Czyli jak to wykarczuję, choć nie będę mógł jeszcze. No nie tak, nie da mi, kurde, nie da mi. Kurde, jaka pustynia wielka. Przypomina to ziemię, tak? Czy to może być coś w rodzaju Morza Śródziemnego? Ciekawi mnie, jak będzie ta mapa wyglądała. A nie, no na pewno nie. Chociaż... Jakby to była, powiedzmy,
skraj Tunezja dzisiejsza, kiedyś Kartagina i to Morze Śródziemne. Tu Gibraltar, coś takiego. Ale ja się tutaj podnosi mnie fantazja najprawdopodobniej, bo ta mapa zakładam, że jednak Pira ze drzwi przypomina właśnie Eurazję, Afrykę. A nie, że będzie nawet Morze Śródziemne, może go nie być. Już w epokę klasyczną włazi paździerz 1. Dobra, przemkniemy tędy, żeby to podkrywać. Tamtych nie bijemy. Tu sobie odkrywamy spokojnie. Teraz szybko pana koniki, bo tu produkcja będzie plus 1. Teraz szybko pana osadnika. A skoro pana osadnika, to tu mamy produkcję, stąd trzeba zabrać, dać tu. Tamto też będzie trzeba przerobić dość szybko. Obróbka brązu. Bo i tak się miasto nie rozwija, jak robimy osadnika. To każdy wie. Klasyczna. Dobrze, że nieznany. Nieznany gracz. Bo jakby to był, kurde, jeden z tych sąsiadów, to by był problem, szanowni państwo. Jak? O, proszę, Wellington. Kurde, Nowa Zelandia nam się tutaj trafiła. Ja tu miasto miałem zakładać. Hopie, kurde, to kolejny zawodnik do bicia. Bo tu miasto, no to jak już mandarynki, to ja mam. Nie podoba mi się zbytnio ta mapa. No nie jest. Tu taki rewir, taki ciekawy, a tak poza tym to już tak mniej ciekawie. O, już nie tak długo w sumie będzie. Czego? A to mój, o Jezu, się przestraszyłem. No, stary pierdziok pierdzi. O, ho, 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 ho. On ma siły 11. Ale niedługo będzie mieli też zbrojnego, on ma raptem 8. Jakby się z Francuzem bić, to moglibyśmy to dać tutaj nawet i się tak zamienić troszkę. No także dobra, ty idź tu. Nie, zaraz, trzeba skortować przecież tego. Tych nie będę wkurzał, mógłbym przejść przez ich... Kurde, korci mnie. Nie, dobra, tędy wejdę. Tego będzie trzeba skortować. No nie, to trzeba się tym wojownikiem tu kręcić niestety. O, to nie mijam tej rzeki, kurde! No dobra, żeby chociaż to drugie miasto tu założyć i już będzie jako tako. No przecież tutaj to się będę marnie rozwijał, tak mi się wydaje, na początku. No nie, jeszcze taki dziad się trafił. To dobrze, że tutaj idę tymi. O, tamci też biją, bo tutaj trzeba będzie sobie z nim poradzić, on będzie prygał. No to nawet o tyle dobrze, że i tak tutaj muszę stać, czekać na tego osadnika. Najbardziej wykształceni oczywiście po technologiach. Komputery też startują z technologiami dodatkowymi na tym poziomie trudności. I jak widzimy, no ja mam 3, Bismarck ma 10. No nawet sporo, niewielka porażka. Dobra, zaatakujemy, żeby uszczuplić go trochę. Stąpię z tego pola, chociaż za rzeki będę atakował, trochę głupie. No idźmy po produkcję. Bo tu są ci osadnicy i kto bym chciał iść najszybciej. Tak. 6 turek. Kurde, jak to bolało. Autentycznie jakoś bardzo bolało, nie podobało mi się. Co to ma znaczyć w ogóle? Co to ma znaczyć w ogóle? Teraz się wyleczymy. Przez rzekę go atakować, kurde? Dobra, idę go tak atakować. Już jest trochę ranny. Barby się nie leczą. Nie, ja pierniczę. Pewnie wycenzurowałem te brzydkie. O Jezu, ile tutaj tego wszystkiego. Oj, dupa tam. O, dałoby się tu jeszcze dalej miasto wcisnąć. Tylko już nie takie fajne. O,
można by też miasto założyć tutaj. Zgarnąć to żelazo. 2-3 na terytorium naszym. Bo tu to by było bliżej tych owieczek, tego cukru, tu kopalnie. Ale stąd bym sięgnął jeszcze to, na tym mi zależy. Dużo, dużo żywności po prostu, tu trochę mniej. To bym sięgnął, to bym... Ale zaraz stąd 1, 2, 3 sięgnąłbym to się. No to tu idziemy. Lol, ale bzdurnowato wyszło. Też jest słodka woda, dlatego tutaj nie jest tak źle. Albo tu. Bym to osiągnął, jakbym się uparł. Gdzie by się było łatwiej bronić? Tu i tu byłoby się łatwo bronić. A jakbym to kiedyś zdobył, no to źle by nie wyszło. Założył miasto prawie tam, gdzie ja chciałem, także dramatu nie ma. Z Francuzami się bić będziemy. Nie! Ale jaja! Monachium! Ale jaja. Dobra mapa, dobra mapa. Dobra, to z Niemcami się przyjaźnimy. Z Francuzami się bijemy. O, tu chyba sobie miasto założymy. No 3 to minimum, które muszę mieć. 3, lepiej by było 4. O, 1, 2, 3. Nie no, tu, żeby szybciej zgarnąć te owieczki. Potem to. Ojejku, no chyba. 1, 2, 3. No sięgnę i to. Ja pierdziule. W sumie złota bym trochę dostał, jakbym się tam z nimi bił. Ale wydaje mi się, że teraz to ja to zostawię, niech oni się z tym mordują. No, idę eskortować swoich. Doświadczenie złota, ale może coś tu popsują. Niech się rodzą, niech ich biją, ja będę trochę dalej, to może będzie spokój. Dobra, czyli tu pójdziemy założyć miasto. Zaraz tutaj odkryjemy te terytoria, bo jak tu są góry, to tutaj będzie w miarę bezpiecznie, żeby te trufle zgarnąć. I albo miasto nad rzeką i stąd będziemy trufle zgarniać. No bo przydałoby się miasto, kurde, portowe, żeby jednostki robić. Sami wiecie, rozumiecie, o co chodzi. Czy nawet tutaj by dwa się przydało założyć, jakby były tu niegłupie terytoria. Bo tu pewnie też kiedyś ktoś przyjdzie i miasto wciśnie. Ten w ogóle założył to Monachium, aha, przy górze, nie nad rzeką. No to ma to jakiś tam sens. Także całkiem nieźle. Ale z tym się bijemy, z tym się bijemy. Z Francuzem. To już widać. Możemy żyć w pokoju z sąsiadką Francuza Portugalią i z sąsiadem Francuza Niemiaszkiem. I tak by było najfajniej, taki sojusz zbudować. I Napoleona pokonać. No tak. Taki sojusz antynapoleoński trzeba zrobić. Absolutnie. Historia lubi się powtarzać. Dobra, idziemy. I to na gwałt tędy. Bo jest niebezpiecznie. I potrzebujemy tych łuków. I zobaczymy, co nam z tego wyniknie. Ciekawa, kurde, gierka będzie. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razicho.